Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy z zakresu dat wyodrębnić sobie jakieś konkretne dni, na przykład poniedziałki, sobotę albo niedzielę. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku weźmiemy sobie jakiś plugin do dat, dates. Weźmy sobie IT List of Dates, jest darmowy, możemy go sobie wykorzystać. OK, więc tutaj on wygeneruje nam jakieś daty. Weźmiemy sobie Repeating Group i ten właśnie nasz element List of Dates i w Repeating Group wyświetlimy sobie te nasze daty. Tutaj weźmiemy po prostu date i będziemy wyświetlali sobie z tego naszego elementu listę daty. Po to, żebyśmy zobaczyli, jak to wszystko wygląda od zera do nieskończoności i ustawimy sobie layout naszej strony na kolumn, tutaj na środku, dobrze, taka wyższa wysokość, szerokość na pewno szerokość od zera do nieskończoności, tak samo wysokość. Dodamy sobie tutaj kilka tekstów. Pierwszy tekst tutaj w Repeating Group wrzucimy sobie, zawsze będziemy wyświetlali datę, ale w różnym formacie. Current cell is date, formatted as i weźmiemy sobie jako na przykład custom. Tutaj będziemy dużo widzieli, dużo szczegółów. OK. I następny element, duplikowałem sobie ten nasz element, to nasz tekst za pomocą skrótu Ctrl D. W Repeating Group zmieniam typ na wiersz i weźmiemy sobie, wyświetlimy tutaj w tym naszym tekście jeszcze ekstrakt. Wyciągniemy sobie sam dzień ekstrakt, ale nie date, a day. Będziemy wiedzieli, który dzień tu jest i ustawmy sobie listę dat jeszcze. Start date, dajemy sobie current date plus na przykład jeden miesiąc do tyłu, minus jeden. OK. 25 dat sobie tutaj wyodrębnimy, codziennie jedną, interwal jeden i tutaj możemy już ekskludować, czyli wyłączyć sobie jakieś konkretne dni tygodnia, na przykład niedziela, ale na początku zrobimy sobie dwa przypadki. Pierwszy taki, że właśnie tutaj będziemy ekskludowali w tym naszym pluginie, więc zobaczmy sobie, jak to działa. Mamy na przykład piątek, on jest piątką. Mamy sobotę, on jest szóstką. Mamy niedzielę, mamy zero. Więc jak chcemy wyekskludować weekendy, to musimy wyrzucić szóstki i zera. Jak to zrobić? No, albo jest opcja pierwsza, tutaj po przecinku wypisać sobie 0,6. Nie chcę mieć 0,6, więc zobaczmy, jak to nam teraz będzie działało. Jest 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nie ma soboty i niedzieli. Piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. A co, jeśli nie używamy takiego pluginu, tylko w jakiś inny sposób? Wyciągamy sobie listę dat, na przykład chcemy zobaczyć, ile użytkowników rejestruje się u nas w naszej aplikacji codziennie oprócz weekendów. Jak coś takiego zrobić? Usunąłem sobie ten fragment z ekskludowania weekendu, więc jak odznaczymy sobie tutaj te nasze daty, to mamy znowu wszystkie. Jest 6, jest 0, czyli sobota i niedziela. Idziemy do naszej Repeating Group, mamy tu źródło danych i bierzemy sobie na tym filtrowanie. Filter i dodajemy sobie constrainta. Jeżeli this date jest tutaj, wyciągamy sobie datę za pomocą, wyciągamy sobie ten nasz dzień, czyli to, co tutaj mamy, piątka albo szóstka albo 0, to jeżeli jest on równy, jest on nie jest równy, na przykład właśnie 0, czyli naszej niedzieli, to wtedy będziemy takie daty nas interesowały. I drugi constraint, copy expression, paste expression dla naszej soboty, a sobota była szóstką, bo to jest liczenie od niedzieli. Niedziela jest tak naprawdę pierwszym elementem, czyli zerowym. Odświeżamy i zobaczcie, mamy 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. I znowu poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. I tym sposobem znowu wyrzuciliśmy weekendy z naszego zakresu dat. I to jest wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!